Nominację będę wręczała alfabetycznie.
pan Wojciech Balej. Pani Małgorzata Baraja. Pan Jakub Wojciech Kowalski. Pan Tomasz Pan Maciej Krzysztof. Pani Bożena Joanna Michalska. Pan Przemysław Andrzejnika. Pan Grzegorz Jacekowa. Pani Magdalena Danuta-Sadowska. Pan Grzegorz Bronisław. Pani Rafał i Elżbieta Szolę-Lewandowska. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz Państwu Wysoka Rada, przystąpimy teraz do ceremonii złożenia ślubowania nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Najmłodsza radna, pani Beata Krzolek-Lewandowska, odczyta rotę ślubowania. Państwo, każdy z osobna, stając, będzie według własnego wyboru dokonywał słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
czy to na 10 lat roku, proszę Państwa. Ja dziękuję, to w takim razie przystępuję do przygotowania. Proszę wszystkich o Szanowni Państwo, odczytam. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców. Teraz wyczytam po kolei nazwiska. Wojciech Baleja. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Teresa Banaszkiewicz. Ślubuję. Małgorzata Baraniak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Maria Alina Furka. Ślubuję. Jakub Wojciech Kowalski. Ślubuję. Tomasz Lenart. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Maciej Krzysztof Witowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Michał Miarek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bożena Joanna Michalska. Ślubuję. Przemysław Andrzej Milczarek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grzegorz Jacek Oraś. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Magdalena Danuta Sadowska. Ślubuję. Grzegorz Bronisław Szkup. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Beata Elżbieta Przewlewandowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krzysztof Adam Zieliński. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Łodzi. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza Łodzi. Proszę bardzo pana Grzegorza Janeczka o złożenie ślubowania. Panie burmistrzu. Obejmując urząd burmistrza Głodna, uroczyście ślubuję, że to kocham wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Głodna. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu burmistrzowi. Pan Grzegorz Janeczek objął funkcję burmistrza. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji dotyczących pierwszej sesji przygotowanej przez obowiązującego sesji komisarza wyborczego. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście wraz z zaproszeniem. Pozwólcie jednak Państwu, że poczytam już w całości. Pierwszy punkt. Otwarcie sesji. Drugi punkt. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego Rady Miejskiej w Głodnie oraz burmistrza Głodna przez przewodniczącego Rady Miejskiej Komisji Wyborczej w Głodnie. Trzeci punkt. Złożenie ślubowania przez radnych. Czwarty punkt. Złożenie ślubowania przez burmistrza. Piąty punkt. Wnioski do porządku obrad. Szósty. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Siódme. Przedstawienie zasad wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głodnie. Ósme. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Głodnie. I tutaj podpunkty A. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Głodnie. B. Prezentacja kandydatów. C. Przeprowadzenie głosowania. D. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Punkt dziewiąty. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głodnie. Punkt A. Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głodnie. B. Prezentację kandydatów. C. Przystąpienie do głosowania. D. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 10. Punkt. Zapytania i wnioski mieszkańców. 11.
Sprawy różne i dwunastkę już zamknięcie pierwszej sesji Rady Miejskiej w Płocku. Tak wygląda proponowany porządek. Ponieważ punkty od 1 do 5 właściwie mamy już zrealizowane, w związku z tym jesteśmy przy punkcie 5 wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma, widzę, radny Wieczarek, bardzo proszę. Drodzy Państwo, proponuję rozszerzyć porządek sesji w dzisiejszym o nasze deklaracje do uprawy komisji, w których chcemy działać oraz wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących danej komisji. Motywuję tym, że już proszę Państwa, koniec listopada budżet miasta czeka już do rozpatrzenia i odarowania, także jakbyśmy się szybko w dniu dzisiejszym mogli sprężyć i zadeklarować się, kto w której komisji chce i wydać przewodniczący, tak żebyśmy mogli w przyszłym tygodniu te komisje po prostu już wybrać. Takie zmierzenie. Czyli byłby wniosek o rozszerzenie, o tworzenie komisji i wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących dla komisji. W związku z tym, czy są jeszcze jakieś inne propozycje? To w związku z tym proponuję jako punkt 10. W takim razie przygotowuję wniosek, czy Państwo jesteście za przyjęciem wniosku na następnego wieczoru. Kto jest za? Zanim zaczniemy głosować, to dla osób, które po raz pierwszy to robią, powiem, że należy przycisnąć przycisk w momencie, kiedy zapali nam się zielone światełko. Karty też nie mają. Karty są. Zapali się zielone światełko i Państwo głosujecie za, przeciw lub wstrzymujecie się i również podnosicie głos jednocześnie. Proszę, chciałam Proszę Państwa, to są naprawdę trzy wnioski, żeby było tak. Chciałam to uzupełnić właśnie. Każdy będziemy oddzielnie głosować. Pierwszy wniosek to będzie w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. Drugi wniosek to będzie w sprawie wyboru przewodniczących komisji. I trzeci wniosek to będzie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji. Czy my, panie prezesie, możemy teraz głosować? Wszystkie te trzy? Każdy na pewno. Dobrze. To w takim razie głosujemy. Pierwszy wniosek w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej jako punkt 10 naszego porządku programu. Kto jest za wprowadzenie tego punktu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie. Zapraszam, że wszyscy decydują za wprowadzenie tego wniosku. Następny wniosek, 11 w naszym porządku obrad, w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałych. I teraz, kto jest za? Kto jest za przyjęciem tego wniosku jako punktu 11 do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję.
Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Udział w głosowaniu brało 15 radnych. Wszyscy byli za wnioskiem. I trzeci wniosek jako punkt 12 porządku obrad w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej. To jest za przyjęciem tego punktu. Proszę podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za, więc został wprowadzony w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Jeżeli nie, to dziękuję. Przyjęliśmy porządek obrad rozszerzony o 3 następne punkty. Dziękuję bardzo.
Wszyscy byli za takim składem, przegłosowaliśmy taki skład. 5 minut przerwy w takim razie. Proszę.
Przystępujemy do punktu 7. Poproszę przewodniczącego Komisji Wyborczej o przedstawienie radnych zasad wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej Wołomia oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wołomia przeprowadzonego w sesji Rady Miejskiej w Wołomiu 31 listopada 2018 roku. Bardzo proszę. Chciałbym powiedzieć, że komisja się skontrolowała i zdałam cała pani dobra praca jako przewodnicząca. Zasady wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowni oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głowni przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Głowni w dniu 21 listopada 2018 roku. Paragraf 1. Punkt 1. Rada Miejska w Głowni wybiera wyborowana przewodniczącego Rady i od 1 do 3 wiceprzewodniczących Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów głosowano zdalnie. Głosowanie przeprowadza komisja eksploatacyjna wyborem spośród radnych Rady Miejskiej w Głowie. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje radnemu lub grupie radnych. Paragraf 3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na której widnieje treść. Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie przy głosowaniu na przewodniczącego Rady. Oraz karta do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie przy głosowaniu na wiceprzewodniczącego Rady. Na danej karcie zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska rady zgłoszonych na kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie lub na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie. Obok każdego nazwiska z prawej strony to znajdują się kartki. Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez radę listy radnych, którzy kandydują na punkty przewodniczącego Rady oraz listy przewodniczącego Rady. A następnie w danym głosowaniu rozdaje radnych, którzy kwitują ich odbiór. Karty opatrzone są pieczęcią Rada Miejska w Głowie. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku w jednej klatki obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na przewodniczącego Rady lub na listę przewodniczącego Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak więcej niż jednej kartce, to taki głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez komisję skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w paragrafie 3 ust. 3 oraz całkowicie przed aktem są kartami nieważnymi. Jeżeli radny nie postawi na karcie do głosowania znaku X w kartce obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustępem pierwszym, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Paragraf 5. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który za podpisywaniem rozbiera kartę do głosowania, wypełnia ją, a następnie podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania radni mają zapewnione miejsce umożliwiające dyskretne oddanie głosu. Paragraf 6. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Dla wybranego uważa się kandydata, który uzyska największą ilość głosów, czyli znak X, klatkę czy na miejscu tego kandydata, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji biorących udział w głosowaniu. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział 8 radnych, to jest ilość ustalona zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Paragraf 7. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wyznaczonej większości głosów, w paragrafie 6 mniejsze standard,
wprowadza się grupą, które były wychowane spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejną z nie największej ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymagania większości, o której mowa w paragrafie 6 regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ustępie pierwszym. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. Po przeprowadzeniu każdego głosowania oraz każdej tury głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i wyrząda protokół. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, z którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru. Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyboru. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności, uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Protokół odczytuje przewodniczący komisji skrutacyjnej. Wyniki wyboru ogłasza przewodniczący obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionych zasad? Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 8. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowinie, który składa się z następujących podmiotów zgromadzonych. Zgłaszanie kandydatów na punkty przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowinie, prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego i przedstawienie wyników wyborów. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Bardzo proszę. Przemek, Rady Wieczarek, proszę bardzo. Proszę. W dniu dzisiejszym chyba jestem ten, kto najwięcej mówi. Proszę Państwa, chcę poprosić radnego Grzegorza Szkupa. Myślę, że wśród nas nie ma tu osoby, która ma większy i dłuższy staż samorządowy. Grzegorz, proszę Państwa, wiecie, budował naszą samorządowość już w roku 90. Ma dłuższy staż samorządowy niż ja nawet. To, że do niego mówię młodszy czy młodszy o się kolego albo młodzieńcze, to już nasza niepokojna. Ale tak na poważnie, tego zawsze się wycofował prawdziwym samorządowaniem, który zawsze ma swoje zdanie. Dwie kadencje temu Grzegorz startował innego ugrupowania, innej grupy radnych, mówiąc tylko sprzeciwnej. Został przewodniczącym Rady i proszę Państwa, naprawdę sprawował świetnie stanowisko przewodniczącego. Był poza wszystkimi podziałami, starał się na wszystko spojrzeć bardzo rozsądnie, bardzo rzeczowo. Jest daleki od takich emocji podejmowania emocjonalnie decyzji. Państwo wiecie, że ma swoje zdanie, czasami całkowicie inne niż wszyscy, że nie boi się po prostu powiedzieć swoich poglądów. Także ja bardzo proszę Państwa o poparcie tej kandydatury. Myślę, że to jest osoba na tym stanowisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny wyraża zgodę kandydowany? W ostatniej rekomendacji chyba.
ale go wzruszyłeś, ja też mi się nie widzę, w związku z tym zamykamy listę kandydatów. Proszę zgłoszonego kandydata, bo jeden jest na przewodniczącego Rady Miejskiej w Lodzie, o zaprezentowanie swojej osoby. Może jeszcze coś mam tam radny doda o sobie. Chciałbym bardzo podziękować mojemu przedmówcy, bo właściwie powiedział dużo, że by było coś więcej. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że trochę już w tym samorządzie działał. Muszę Państwu powiedzieć, że faktem też jest to praca, która wymaga dużo czasu, trzeba poświęcić sporo czasu naprawdę, jak się chce być dobrym przewodniczącym. Tak naprawdę mówiąc, jak byłem przewodniczącym, to codziennie praktycznie chyba byłem albo w urzędzie nominacji, albo w biurze Rady Kultury na Wrocławskiej, więc jest chociaż na chwilkę, ale po prostu trzeba było wybrać. Także wymaga to rzeczywiście dużo, dużo zaangażowania czasu i no, ponieważ jestem na emeryturze, więc chyba jeszcze tak myślę, że dlatego podejrzewam, jestem takim sposobem, że to jest. Jak się dowiedziałam, być może będę kandydował, to się ugodzę, to tak mógł przypuszczać, że tak może być. Ale potem chyba do tego może być wskazać, że dojdzie do tego, no jak dojdzie, może coś się z tym pogodzić, żeby to się wytrzymał. Dziękuję. Będzie się to liść. Dziękuję bardzo. W związku z tym poproszę komisję dyskusyjną o przystąpienie do pracy i ogłaszam, że w tej chwili nie będzie. A w międzyczasie chciałabym Państwa wszystkich radnych poprosić o to, żebyście zadeklarowali swoją pracę w poszczególnych komisjach. Są przygotowane listy, ja je rozdam w tej chwili. Proszę sobie przy siebie wpisać do dwóch komisji stałych, do pracy, dwóch komisji. Dobrze? No dobrze, może. Pięć komisji, ale proszę się wpisać, w których komisjach Państwo zajmujecie się w tej kolejności. Bardzo proszę.
radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. Ograniczenie nie dotyczy komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji. To tak gwoli informacji, jak się wpisujecie Państwo na tę listę. Proszę komisję fundacyjną o zdanie kart do głosowania i... Nie,
Członek komisji, członek komisji partyjnej i Zdrowia Przemysłu.
Po wyjęciu kart urny poprzez przedstwierdzę to następuje. Liczba radnych obecnych na tym uprawnionych do głosowania 15 osób. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Głowie zgłoszono kandydaturę Grzegorza Zdrowia. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Grzegorz Szkuk oddano głos 14. Przyjmujący się 1. W związku z powyższym Komisja Sprawiedliwa stwierdza, że Grzegorz Szkuk został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Głowie. Gratulujemy radnemu Szkubowi. Jeszcze powiem tylko, że podpisy członków komisji kuratywnej i chyba Państwo wiecie, dlaczego nie pozwoliła tego czytać szkoły za radne. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Na podstawie protokołu komisji kuratywnej stwierdzam, że przewodniczącym Rady Miejskiej w Głowie został wybrany radny Grzegorz Szkub. Jeszcze raz gratuluję. Chce pan przewodniczący zechce zabrać głos. Bardzo dziękuję za tak wielkie zaufanie mojej osoby. Prawie po prostu, proszę Państwa, mogę przyznać, że będę naprawdę radny, przewodniczącym rady. Takim swego pomysłu i zadowoleniem będę starał się wszystkim, na wszystkich być równo, żeby wszyscy byli równo traktowani i nasze miasto rozwijało się coraz to bardziej, w związku z tym, że będziemy się dobrze podarowali w sobie, że ostatnie burmistrza. To właśnie będę musiał mieć trochę do czasu na to, żeby to wszystko dobrze działało, ale to będzie czas na pewno nie stracony. A obdarzony tak dużym zaufaniem, muszę po prostu jeszcze bardziej od siebie więcej dać. Muszę być aktywny i uczciwy i myślę, że nie dowiedzieć się. Dziękuję. Myślę, że to, co powiedziałeś, jest wielką prawdą i tylko prawdą i na pewno będzie bardzo się pracowało. Bardzo dużo przekazuję wszystkiego dobrego. Dziękuję. Przewodniczącego Rady Jana. Chciałbyśmy udzielić głosu panu burmistrzowi i również mu pogratulować wyboru i dzisiejszej ziemi. Czy pan burmistrz tak Szanowni Państwo, niestety skończyłem moją funkcję burmistrza 21 rocznicę, przez 5 miesięcy, ale sądzę, że te 5 miesięcy to też był taki dla mnie przykład wielkiego wsparcia ze strony mieszkańców Głodna. To nie było zaginanie rzeczywistości, ale rzeczywiście odczuwałem na co dzień wsparcie, pomoc, często uściski ręki, uśmiechy. Dzięki temu prawdopodobnie, że wiedziałem, że jakoś przez te ostatnie dwie kadencje starałem się wraz z Radą Miejską pracować na rzecz Głodna, to też zachęcało mnie do tego, bym startował, to uczyniłem. Dzięki temu, że tak licznie i tak przyjemnie dla mnie mieszkańcy mnie poparli w najbliższym ustawie. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować również Państwu i cieszę się
że tak znacząco w dużej ilości 13-15 członków tejże rady jest to moi koledzy z tego samego komitetu wyborczego. Ale jednocześnie chciałem dowiedzieć, że to tym bardziej dla nas będzie wszystkich wyzwaniem i tym bardziej będzie dla nas takim dodatkowym elementem napędu, by nie patrzeć przez pryzmat kolegów, gdybyśmy startowali, ale przez to, by patrzeć przez pryzmat miasta Głogna, czy tego dobra, czy tego rozwój. I umawialiśmy się na to, bo to Państwo jesteście tymi osobami, które miałem zaszczyt zaprosić na swoje dostaje do polityku i Państwo jesteście tymi osobami, które piszą na merytoryczną, drogą krytykę. Mam nadzieję, że również z wszystkimi radnymi 15 będziemy tak merytorycznie współpracować. To główne jest nasze wspólne, główne jest tych wszystkich, którzy są reprezentowani, tych, którzy nie są reprezentowani i mam nadzieję, że te 5 lat, które przed nami, będzie tym czasem tego, byśmy byli coraz bardziej zorganizowani. To dla nas wszystkich jest wielka radość, pewnie dzisiaj być tutaj, dla mnie szczególna i chciałbym i mieszkańcom, i Państwu serdecznie za to podziękować. Jednocześnie życzę wszystkim dobrej pracy, dobrego wiedza. Właściwie to już dzisiaj będę się zagadać rękami i pracować, a czasu mało. A dużo i wobec tego również, tak jak wspomniałem kiedyś, że chciałbym, abyśmy wspólnie razem z każdym radnym z danej dzielnicy byli takimi pierwszymi osobami do kontaktu, do rozmowy z mieszkańcami i żebyście wy byli tym, takim bym powiedział, przekaźnikiem zarówno do mnie, jak i ode mnie strony mieszkańcy sobie. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo mi miło, że byłeś po raz trzeci. Pierwszy raz burmistrz Wodna został odwołany, pierwszy raz burmistrz Wodna został po raz trzeci wybrany. Proszę o to. Dziękuję bardzo. Thank you.
podziałami, sympatiami i tego typu innymi kwestiami. Także dziękuję bardzo. Mogę to powiedzieć, że zgłosiłem kandydaturę koleżanki, dlatego że między innymi prawie najstarsze radny, więc miał o pomocy najmłodszą radną. Pani Bożena Mikołajska, jeszcze raz.
Pani Magdalena Kałuska. Andrzej Gorzku. Pani Blada Czołek-Żarandowska. Przewodniczący Komisji Kuratyjnej. Zapadają mnie członek Komisji. Są to przede wszystkim Czarek, Wojciech Kolejny,
Liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 osób. Na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łomży zgłoszono kandydaturę radnej Beaty Szorek-Wywalskiej. Liczba radnych, z którym wydano kartę do głosowania 15. Liczba każdej język dumnej 15. Liczba głosów nieważnych 4. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych przekazania wyboru 6. Liczba głosów ważnie oddanych za wybory poszczególnych kandydatów. Panią Beatę Szorek-Wywalskiej oddano głosów 14. Przyjmujący się 1 punkt. W związku z powyższym Komisja Skuteczna stwierdza, iż pani Beata Szorek-Wywalska została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łomży. Kobiety w Łomży. Głosowało 15 radnych, 3 z tych jednogłośnie uchwała
tego sądu, który będzie na wybór przewodniczącego komisji stałej, przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Łodzi. Będzie na 5 uchwał, niestety musimy przegłosować, proszę Państwa. I proszę Państwa, przechodzimy do głosowania na przewodniczącego komisji rewizyjnej. W tym momencie przejdziemy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę Państwa, zgłaszam kandydatów. Zgłasza się Michał Mikre, proszę. Szanowni Państwo, ja proponuję kandydaturę pana radnego Wojciecha Paryi. Był radny w poprzedniej kadencji, bo też pełen obowiązki burmistrza, bo tam uważam, że bardzo fajnie. Czy kandydat wyraża zgodę? Nie, nie wyraża. Wobec tego prosimy o zgłaszanie następnych kandydatów. Przemek, bardzo proszę, pan Przemek. Tak. Liczę, że Wojtek jednak wyrazi zgodę. W takim razie proponuję Michała Miarka. Czy kolega Michał Miarka wyraża zgodę? No, tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatów jeszcze. Nie widzę następnych kandydatów. Wobec tego przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Głowie na 21 listopada w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głowie. Na podstawie artykułu 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca podanie stanowi uchwała następuje. Paragraf 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głowie może zostanie Michał Miarek. Kto jest z Państwa radny się za tą kandydaturą? Proszę o podniesienie ręki na ślubowanie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, wobec tego zamykam się głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez autora Węgłowa. Gratuluję bardzo panu przewodniczącemu Michałowi Mieszkowi. I jeszcze muszę odczytać, że uchwała podjęcia nie podjęcie, bo ją muszę już zgodnie, bo to nie jest jej przepisane. Oddaję głos nowego przewodniczącemu komisji. Bardzo dziękuję za nasze poparcie, za wybór. Mam nadzieję, że pracę komisji będą sprawnie przebiegały i liczę na współpracę pozostałych członków komisji. Dziękuję. Gratulujemy jeszcze raz. I przechodzimy do następnej uchwały. W sprawie wyboru przewodniczącego komisji świadczącej w Radzie w Głowie. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę, panie przewodniczący. Może przewodniczący komisji? Czy jakiś przewodniczący komisji? Ja proponuję, że to jest nowa komisja, nowa działka w Radzie Miejskiej. Proponuję Jakuba Kowalskiego. Myślę, że będzie się dużo uczył i podczas tą komisję. Świeżą głową, podejściem do rady i troszeczkę spojrzeniem na to z boku i myślę, że tak jest fajnie. Czy pan jeszcze inny kandydatury? A zgadza się właśnie kolega na pewnie nie takiego. Przepraszam, czy są jeszcze kandydaci?
1 listopada, wczoraj w Rządu Przewodniczącego Komisji Skarbnej, wniosku świadczenia ministra głowy na podstawie artykułu 22 ustawy na prawach przeciwko rozporządzeniu gminnym. Zadanie mowy o władzę następuje. Paragraf 1. Przewodniczący Komisji Skarbnej, wniosku świadczenia Rady Ministrów głowy został wybrany Tomasz Kolarz. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w siłę z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przewodniczącego Komisji Przewodniczącego. Jakub Kolarz, oczywiście. Proszę Państwa, to jest dla organizatorów. Proszę o podniesienie ręki, jeśli na przycisk. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Proszę o 15 radnych. Stwierdzam, że jednogłośnie kolega radny Jakub Kolarz został wybrany przewodniczącym komisji skarbnej w Komisji Petycji. Gratuluję kolegom. Ciężkiej pracy. Przechodzimy, proszę Państwa, do wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Wybrzeża Miejskiego w Łowinie. Proszę. Odgłaszam się. Przygotowana się nasza, to się nazywa. Na kandydaturę proponuję Przemysława Milczaka. Jest to osoba z dużym doświadczeniem z ubiegłej kadencji, również z tym bardzo dobrze radzi. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz wyrażam zgodę na kandydaturę. Dziękuję. Proszę o zgłoszenie tej kandydatury. Wobec tego oczekuję uchwały. Uchwała będzie się w głowie na wyborze 1 listopada w sprawie zgody przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu, ale nie się w głowie. Ustawie artykułu 22 ust. 1 ustawy 9 marca 10 roku w samorządzie gminnym, zadań miejsca w Łowinie została zaakceptowana. Paragraf 1. Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Łowinie został wybrany radny Przemysław Cieńczarek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. I uwierzę, że również jednogłośnie przewodniczącego tej Komisji Gospodarki Budżetowej w Łowinie. Proszę zabrać głos, proszę. Dziękuję oczywiście Państwu za głosowanie. No i gratuluję Państwu przez najbliższy okres czasu. Ciężkiej pracy też. Dziękuję bardzo. No wiem, wiem. Przechodzimy do tego wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowia jako Kultury Sportu na Miejskiej Głównie. I poproszę o ogłaszanie kandydatów. Koleżanka radna i Małgorzata Badara. Nie bardzo proszę. No myślę, że nie ma najbardziej godnej osoby na to stanowisko, jak Nadia Furka. Myślę, że tylko ona jest w stanie to powiedzieć, jak to dowalić. Czy koleżanka radna sprawdzi? Tak, wyrażam sobie. Dziękuję. Czy są jeszcze kandydaci? No, na pewno to stanowisko. Proszę o zgłaszanie. Nie ma. Wobec tego przejdziemy do odczytania uchwały i głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Łowinie na 1 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łowinie na podstawie artykułu 22 ust. 1 ustawy z 9 marca 2010 roku w samorządzie gminnym. Rada Miejska w Łowinie uchwała następuje. Paragraf 1. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łowinie została pewna Maria Kurda. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w tej podjęcia i kolega ogłoszenia zgodnie z wyłącznymi przepisami. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zamykam głosowanie. No i oczywiście jednogłośnie, na to się wyjście się została prezentowana na przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Sportu i już chyba się odpowiada.
dziękuję serdecznie Małgosiu za dobre słowa. Myślę, że takich godnych osób tu jest dużo więcej. Także niezwykle łaskawa jesteś dla mnie, ale no postaram się oczywiście sprostać zadaniu, chociaż na pewno to nie jest łatwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiesz, on został przewodniczącego Komisji Praw Obywatelskich, a drugi w tym głowie. Poproszę o zgłaszanie kandydatów. Przewodniczący, proszę. Kolega przewodniczący powiedział, że taka pani Bożena Wieczarek, to proszę pani Bożena Michalewicz. Nie, tak. Zapraszam oczywiście panią prezesem tego. Czy zaraz zgodę? Dziękuję. Czy pan jeszcze jakieś pan wypowiedź? Nie ma kandydatu żadnych następnych, tak? Wobec tego przechodzimy do oczekiwania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 listopada 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu 22 ust. 1 ustawy 9 marca 2013 roku samorządu gminy Rada Miejska w Łodzi uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Przewodniczący Komisji Praw Obywatelskich Rady Miejskiej w Łodzi została wybrana radna Bożenka Michalska. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie podjęcia i ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcja radnych jest tak. Podjęciem tej uchwały proszę podnieść się na rękę. Dziękuję. Kto przeciwny? Kto się wstrzyma? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Zamykam wobec tego głosowanie. Proszę o wstawienie. Głosowało 15 radnych, 14 było za, 1 osoba się wstrzymała. Gratuluję koleżance wyboru. Myślę, że będzie koleżanka dorysła właśnie funkcji. Rozumiem, że nie, nie ma wyraźnych głosów, tak? Dziękuję. Dziękuję. Szanowni, proszę Państwa, przejdziemy do wyboru wiceprzewodniczących całej komisji. I proszę o zgłoszenie kandydatów do na listę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan przewodniczący prosi. Proszę bardzo. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Jarek. Proszę. Zgłaszam kandydaturę Radny Przemka. Czy kolega zgadza się? Zgadzam się. Zgadzam się, że chciałem zgłosić inną kandydaturę pana Wojtka Badaj. Ale rozumiem, że pan został zgłoszony. Czy kolega Badaj przyjmuje pan? Znaczy, zgadza się. Proszę bardzo, kolega Czarek. Cieszę się bardzo, że pan prezes kolega wyraził zgodę, że ja wycofuję swoją zgodę na kandydowanie na Dziękuję bardzo. Czy pan jeszcze jakieś wniosek, jakieś kandydatury od przewodniczącego do komisji? Nie widzę. Wobec tego czytam uchwałę. Wydarzenie Rady Miejskiej w Łodzi 21 listopada 2013 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rewizyjnej Komisji Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminy Rada Miejska w Łodzi uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Wiceprzewodniczący Rady Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi został wybrany Rady Wojciech Baleja. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia lub podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej kandydatury, proszę podnieść rękę. Przeciw. Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie.
Wybrany jednogłośnie został kandydatura w akcie pana Wyszyprane. Gratuluję koledze wiceprzewodniczącego. Obejrzy sam wiceprzewodniczącego Rady Komisji Gminy. Zagradzam głos na pierwszy. Bardzo dziękuję za oddane zaufanie. Liczę na współpracę, wsparcie wszystkich radnych, zarówno członków komisji, jak i wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy wobec tego do zgłoszenia kandydatów do komisji, na wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi. Proszę o przedstawienie kandydatów. Przewodniczący, pan Wojciech. Chciałbym tutaj zaproponować kolegę Krzysztofa Zielińskiego. Krzysztof, kolega Krzysztof Zieliński, prawa zwrotu. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do czytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu 21 roku na Rady Rady Miejskiej w Łodzi został radny dziennikarzy Krzysztof. Magdaleny Sadowskiej na wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty.
stronę zaszkodzenia się. Dziękuję. Kto poprosił o następny kandydatury? Nie widzę. Proszę, przechodzę do pytania ustawy. Rady Ślubownie, Jadwig Zdrowiesz, który się bawi się na tym roku, który wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminy, Rady Ślubownie następuje. Paragraf pierwszy, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łodzi została koleżanka radna Madzia Padowska. Pani Mamy, że tak wie, że taka młoda wypadła. Na nagrodę 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z tymi przepisami. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej podlegi, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie widzę. No, kolega mi zaskakuje. Tak, oczywiście na uchwał, teraz mi kolega. Dziękuję. Z tego zamykam głosowanie. No i wreszcie jednogłośnie, bardzo serdecznie gratuluję koleżance odwiedzianej funkcji. I przechodzimy do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pana przewodnicząca właśnie, tak. Jestem proponować kandydaturę pani radnej Małgosi Borowskiej. Dziękuję. Wobec tego następne kandydatury są jeszcze jakieś mamy. Nie widzę. Otrzymałem wobec tego uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi na 21 listopada 18 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie artykułu 22 ust. 1 z ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, Rada Miejskiej w Łodzi uchwała następuje. Paragraf 1. Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Łodzi została wybrana radna Małgorzata Baraniak. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej kandydatury, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Na pewno? Kolega się wstrzymał? Dziękuję. Drugi programy na głosowanie. Stwierdzam, że jednogłośnie pożądam uchwałę dana na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich. Dziękuję bardzo za głosowanie. Proszę Państwa, w tym momencie ja będę troszeczkę patrzymy, no pracować trzeba i będę bardzo pracowity. W tym momencie muszę zmienić jeszcze porządek obrad. Muszę zgłosić jeszcze jedną do porządku obrad uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Głodna. No właśnie, kto wie, właśnie na koniec widzę, że kolega ma bardzo wiele swoim podjęte, prawda? W dzisiejszej sesji. I jest to wniosek formalny. Proszę o zgodę Państwa na prowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest? Jako punkt 13 do tego porządku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie. Proszę poczekać, a potem można się wnieść. Jak Państwo wiecie, kto to jest przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 19 listopada 2018 roku. Czytam teraz treść uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Uchwałę wystawienia porozumienia burmistrza Głodzi. Przepraszam, oczywiście dawałem się, że najszybciej to zrobić jeszcze nie było niekomplikowane. No ale oczywiście jednogłośnie, widziałem, że jak Państwo podawali ręcznie.
czy ten punkt będzie punktem 17, następne punkty będą 14, 14, 15 i 16, 16. Uchwała Rady Ministrów Głównie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wydarzenia dnia 20 głosów. Na to sprawiać koło 18 roku 2002 ustawy z dnia 8 marca 10 roku samorządu gminnym w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rada Ministrów Głównie uchwała tego szykuje. Paragraf pierwszy. Ustawa się wynagrodzenie miesięczne do dnia głosowania w podmiotach sposób. 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł. 2. Dodatek funkcyjny 1900 zł. 3. Dodatek specjalny w kwocie 2640. Dodatek na wieloletnie pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 2, załamane przez 3, łamane przez 14 Rady Miejskiej Głównie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia najniższego głosu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującego obowiązującą od dnia złożenia przesłuchania przez burmistrza głosu i podlegało do przyjęcia zgodnie z pochodzącymi przepisami. Ja pragnę tylko dodać, proszę Państwa, że jest to wynagrodzenie na poziomie, jaki burmistrz miał wcześniej przed tym zdarzeniem. Przechodzimy do głosowania. Chyba, że jakieś są może głosy z Rady? Nie ma. Przechodzimy do tego głosowania. Ktoś z Państwa radnych chce zapowiedzieć, czy tej uchwały proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Bardzo podwyżkę. Jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo za jednogłośne przyjęcie mojej uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy wobec tego teraz do punktu 14. Zapytania wolne wnioski mieszkańców. I przepraszam mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos. Bardzo proszę. To może ja powiem, to tu będzie dwoje jakie miejskie. Bardzo proszę, może do mikrofonu. Znaczy ja. Pani sekretarz, może coś powiesz w tym temacie, czy pan burmistrz? Pan burmistrz, proszę bardzo.
która pozwoli radnym zapoznać się z specyfiką funkcjonowania samorządu. Jest to rzeczywiście ważne, bo istotne jest to, żeby poznać się kompetencji, bo nie chodzi o jakieś działania, czy burmistrza, czy radnych, czy komisji. Także to będziemy kolejne rzeczy na te wniosek, które się mają. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie już w następnym tygodniu, że tam tak musiało robić, bo i sesja będzie pewnie pani Karni, tak? Myślę, że jednak jest wskazane, że była sesja jeszcze w listopadzie. Jeżeli dojdziemy do szkolenia w tym czasie, no to będziemy po prostu się jedni od drugich uczyli i mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do dobrych wyników. Ale oczywiście musi być jakieś szkolenie przeprowadzone, tak? Mamy rady, jak nie było, 8 lat, 6 młodych radnych, nowych radnych, więc szkolenie jest bardzo szkolenie. Czy jeszcze ktoś chciałby wyjść od tego, że się nie chciałby? Wyciągam tutaj do tematu. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście się zastanowili, Pan Przewodniczący zorganizował tak pracę rady, żebyśmy nie zużywali tych papierów. Wszyscy jesteśmy zelektronizowani, każdy może przy miejscu jest laptop, czy to jest telefon, może po prostu czy pocztą elektroniczną, czy w inny sposób to realizować, żebyśmy nie marnowali tych papierów. Dziękuję. Już na temat taką śmigą mi się rozpoczą. Też pomyśli na tym, że oczywiście wszyscy są na tym. To na dłuższa takie możliwości. Ja też również właśnie jak postawiam tylko razy i spotrzebowałem w temacie metrowym, że rzeczywiście papierów tutaj idzie bardzo dużo. Dokładnie wiemy, jak drukarka pracuje w urzędzie, się po prostu grzeje, że to się nie wyobrażamy. Będziemy próbowali coś na to oczywiście robić, musimy tylko coś zrobić, żeby trochę lokować. Transporty służbowe takich 40. No może, to jest transporty, to jest transporty, nam kolega. Co myślimy? No tak. Czy jest jakieś włosy? Są w punkcie sprawy różne. Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do punktu 16. Zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej w Łodzi. W związku z wyczerpaniem przygody podam. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to jest.